Siemkajamka, witam Was na kolejnym odcinku Serio Zero do Albinczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o kolejnych zmianach, które weszły na serwer wraz z poprzednim updateem, czyli Lance Weekend. Jeśli sobie zobaczycie do, do patcha, który ma faktyczne zmiany rozpisane, to mamy tutaj taką adnotację odnośnie mapy lochów. Solowe, grupowe i elitarne od teraz mogą się otwierać w strefach niższego stopnia niż mapa. No, i zobaczcie, mamy tutaj rozpisane mapy otwarte na rojalkach, czyli kontynencie królewskim poza elitarnymi. Czyli chodzi tutaj o Awalońskie. Mamy tak, mapy czwórkowe dalej na czwórkowych, piątkowe na piątkowych, szóstkowe na szóstkowych, ale siódemkowe możemy też na szóstkowych. Czyli dla rojalek niewielka zmiana, ale możemy sobie teraz zobaczyć, jak sobie wejdziemy na Albiona. Do Albiona. To zobaczmy. Siódemkową mapę mogę odpalić. I teraz na szóstkowej mapie mi wyskoczy. To była solówka. Teraz zobaczcie grupówkę. Grupówka. Tak samo. Też mi wyskoczyła na szóstkowej mapie. No dobra. A jeśli bym chciał odpalić ósemkową. No niestety. Nie można. Na rojalkach niestety się nie da. Cały czas. Ale. To nie koniec zmian. Bo to były tylko rojalki i rojalki dostały, no można powiedzieć, takiego ubogiego wzbogacenia. A zobaczmy teraz, jak się prezentują czarne mapy. Na piątkowych, piątkowe, ale szóstkowe już na piątkowych i szóstkowych. Siódemkowe na piątkowych do siódemkowych i ósemkowe na piątkowych do ósemkowych. Czyli w tym momencie ósemkowe i tutaj bez w ogóle wykluczenia elitarnych, czyli wszystkie mapy możecie sobie, wszystkie ósemki. Inaczej, inaczej ósemki na wszystkich mapach możecie. I to jest, można powiedzieć, z jednej strony bardzo fajne, a z drugiej strony bez sensu. Dlaczego? Bo z jednej strony rozładowujemy mapy ósemkowe z ilości ludzi i dajemy im dużo większe bezpieczeństwo robienia ósemkowych map na jakichś pobocznych mapach, ale z drugiej strony, właśnie tym się cechowały ósemkowe mapy, że faktycznie na nich był jakiś ruch. No, właśnie. No i teraz, czy mamy na tyle graczy, żeby rozładowywać to i żeby kontent był dalej taki fajny na wysokotierowych mapach? Mi się wydaje, że aż tylu graczy nie ma w Albionie, więc dla tych, którzy polują, jest to bardzo na minus zmiana, a dla tych, którzy robią, to jest bardzo na plus. Także już do Waszej opinii to pozostawiam. Możecie oczywiście w komentarzach napisać, co o tym sądzicie, a my sobie zobaczmy, jak to się prezentuje w takim Merlinie. Gdzie mogę sobie kupić teraz ósemkową mapę ym, solową, ósemkowa solowa mapa i ona jest 33 tysiące wart. No i teraz sobie kupię na przykład dwie takie mapy i odpalam sobie, pyk, i wylosowało mi na piątkowej mapie. Kto tutaj w ogóle będzie na mnie polował w solówkach na piątkowej mapie? No to teraz sobie biorę jakiś bambik build. O, już odblokowałem nawet trzecie kurwa, ja cię sunę. Dobra, biorę sobie jakiś Bambik build. Co my tutaj mamy? Może nie za drogo się ubiorę, bo to bez sensu. O, pyk, 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 pyk. I jeszcze jakiegoś konika. Do no, tego sakiewka. A jakaś rybka by się przydała, prawda? Rybka albo kapuśniaczek. Jest i kapuśniaczek. No to biorę takiego kapuśniaczka. I, I potki na trucie. I teraz wychodzę sobie jeszcze z takiego Merlina. Niezauważony na właśnie piątkową mapę, i te mapy, kurczę, nie pamiętam czy one miały, że na tej konkretnej mapie się odpalały, czy w promieniu jednej mapy. I zobaczcie, teraz jadę sobie na ósemkową mapę, na piątkowej mapie i to jeszcze na takie zadupie, że na pewno nikt nie będzie mnie gonił. Nikt nie będzie mi dive'ów robił. I cyk dotarłem. Wchodzę sobie niepostrzeżenie, bo kto by tutaj jeździł. Oczywiście może się ktoś zdarzyć, ale nie będzie podejrzewał, że to jest jakaś tam nasza solówka, akurat w tym miejscu. No i zobaczcie. Moby są ósemkowe. Jestem na piątkowej mapie. Moby są ósemkowe. I co teraz można z tym zrobić, tak naprawdę. No cóż, możecie albo gdzieś się zaszyć na jakiejś piątkowej mapie, gdzieś totalnie z boku, gdzieś końcowa mapa, i sobie tutaj chociażby solówki robić. Czy możecie na portalówce robić ósemkowe solówki, bo czemu by nie? Czy możecie koło takiego miasta gdzieś na piątkowej mapie robić, miasta na czarnych? Dlatego że po pierwsze, w takim mieście na przykład macie dużą dostępność do mapek i możecie łatwość lutu sobie odwozić i nie musicie gdzieś tam sunąć na ósemkowe mapy tylko tuż przy samym mieście możecie to robić tutaj będziecie mieli na przykład hideout, duże bezpieczeństwo będziecie robić sobie te mapki do, totalnie bez stresu na portalówce macie szybki zwóz do miasta więc jak chcecie możecie robić nie musicie już teraz sunąć gdzieś daleko na ósemkowe mapy żeby sobie porobić ósemkowe lochy także niby zmiana na plus dla tych którzy je robią ale uważam że nie powinno tak być. To jest moje zdanie, ale no cóż, jak już tak jest, no to sobie porobię, bo czemu nie. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.